Od 16 do 18 sierpnia w Suwałkach potrwa czwarta edycja festiwalu filmowego Wajda na nowo. W mieście zagoszczą między innymi takie gwiazdy polskiego filmu jak Andrzej Seweryn, Anna Nechrebecka, Zbigniew Zamachowski czy przedstawicielka młodszego pokolenia Gabriela Muskała. W programie oczywiście seanse filmowe. Zobaczymy dzieła znane i uznane. Wśród propozycji znakomita Fuga w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, Dyrygent, dzieło Andrzeja Wajdy z 1979 roku, ale też Dolina Issy w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Po raz drugi organizatorzy zaproponują, licząc na przychylność Aury, pokaz Pana Tadeusza, którego pierwszy festiwalowy pokaz został uniemożliwiony wskutek sążnistej ulewy. Tym razem na seans zaprosi widzów jedna z gwiazd ekranizacji mickiewiczowskiej epopei – Andrzej Seweryn. Artysta zagości na suwalskiej scenie imienia Wajdy również po to, by publiczność mogła skosztować prawdziwej uczty. 18 sierpnia zobaczymy kunszt Seweryna w monodramie Dziennik Witolda Gombrowicza. Istotną częścią festiwalu są również zmagania młodych filmowców. Tym razem również ich nie zabraknie. Wciąż napływają zgłoszenia, a w drugiej dekadzie sierpnia poznamy laureatów festiwalowego konkursu. Nie braknie również dzieł graficznych, czyli plakatu. Niezawodny Andrzej Pongowski tym razem przypomni nam dzieła Janusza Morgensterna. Miłośnicy stawki większej niż życie i polskich dróg z pewnością tłumnie odwiedzą patio Suwalskiego Ośrodka Kultury. Dorobek artystyczny znakomitego reżysera jest oczywiście o wiele większy, ale te dwa seriale to niemal dobro narodowe Polaków.